Radio Wnet, www.wnet.fm. Najwyższy czas na korespondencję z Niemiec. Przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj będzie troszkę o gazie. Będzie o gazie, a mianowicie o sytuacji, która została wywołana kolejnym rosyjskim przejawem agresji na Morzu Azowskim i reakcja na to, jak ona wygląda w Niemczech. Otóż ta reakcja wygląda jak zwykle dwojako. Część niemieckich mediów, dziennikarzy, polityków nawet opowiada się za wstrzymaniem realizacji projektu drugiej nitki gazociągu, natomiast rząd jest innego zdania. Pan Stefan Seibert, rzecznik rządu Niemiec, powiedział w środę w Berlinie, że zbliżone do wojennych sytuacje wokół Półwyspu Krymskiego nie stanowią dla rządu Niemiec żadnej przyczyny, aby na nowo ocenić projekt Nord Stream 2. Dyskusja wokół tego projektu toczy się bardzo ostro. Zresztą ostatnio byliśmy świadkami tej dyskusji na 19. Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie, ale dyskusja ta toczy się także w niemieckiej prasie i poważne tytuły, jak na przykład Handelsblatt, które zajmują się sprawami gospodarczymi, wskazują na to, że tutaj może jednak dojść do nowej oceny tego projektu. Powołuje się ta gazeta na krytykę, głównie ze strony Zielonych. Szef tej partii Baerbock powiedział w gazecie Die Welt, że rząd federalny musi zdecydowanie udzielić odmownej odpowiedzi wobec projektu Nord Stream 2. Czy tak to będzie? To oczywiście jest mało prawdopodobne, bo koła gospodarcze są innego zdania. One powołują się z kolei na różnicę w cenie między gazem dostarczanym z Rosji, a gazem płynnym, który jest czterokrotnie droższy według tego, co podają niemieckie media. $12 za milion jednostek BTU to jest gaz płynny i $3 ten sprowadzany z Rosji. Oczywiście rosyjski portal internetowy Sputnik w Niemczech, który najwięcej i najczęściej pisze na tematy gospodarcze rosyjsko-niemieckie i unijno-niemieckie, uważa, że to wszystko to jest zwykła propaganda, że oczywiście Rosja jest bardzo pokojowo nastawiona, że oczywiście Rosja nigdy nie będzie używać gazu jako broni z Zachodem. W Niemczech podkreśla się, że jednak zależność Niemiec od gazu rosyjskiego nieustannie rośnie. Rośnie także wraz ze wzrostem importu z Rosji tego gazu, który w tej chwili w Niemczech zajmuje aż tego typu pozycję, że już o zależności od tego gazu można wprost mówić. Także najbliższe dni mogą wykazać, że najprawdopodobniej realizacja tego projektu Gazprom realizowanego w Niemczech będzie przebiegać bez najmniejszych opóźnień. Tym bardziej, że już ułożono 250 kilometrów rur pod wodami Bałtyku i nic nie wskazuje na to, żeby zmalało tempo układania tego gazociągu. Żadna akcja rosyjska nie zmieni strategii niemieckiej. Teraz w Berlinie jest premier Ukrainy. Zobaczymy, jakie będą, usłyszymy, jakie będą i zobaczymy i przeczytamy, jakie będą komunikaty po tym spotkaniu, jak zmieni się postawa i czy zmieni się postawa rządu niemieckiego. Słyszę, że pan redaktor jest lekko, mam nadzieję, zaziębiony, to prawda? Tak, jest to niestety prawda, walczę z anginą od tygodnia, no ale już jest coraz lepiej, a więc wydaje mi się, że będę mógł również posłuchać tego, o czym rozmawiają w Berlinie przedstawiciele Ukrainy z Niemcami, ale nie wydaje mi się,
ponieważ to by oznaczało, że polityka Niemiec jest inna niż ją oceniam, żeby doszło do jakichś zmian w ocenie politycznej tego projektu. Dla jednych jest to projekt par excellence polityczny, dla innej strony, dla Berlina, powołują się na to ciągle, jest to wyłącznie projekt gospodarczy. Mimo że oni wiedzą, że nie jest to tylko i wyłącznie projekt gospodarczy, inna retoryka byłaby nie na miejscu. Bardzo zdrowia życzymy, panie redaktorze, i bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:59. Ze Zgorzelca mówił redaktor Jan Bogatko. Radio Wnet, www.wnet.fm.